Siemano, rzadko spotykany sprzęt, rzadko, znaczy w ogóle niespotykany sprzęt w garażu, przeprawówka, Arctic Cat 300, takie bydle wielkie, kurde, na cały garaż, a tylko 300, no. Silniczek malutki, dwa zaworki, nie pali w ogóle, to jest raz, sprawdzając kompresję, zero, całkowite zero wydmuchało, ledwo coś tam pod palcem czuć. Porozbierałem już sobie tu, żeby mieć dojście. Tu, zobaczcie, ile tu jest miejsca w ogóle. No, ale żeby do silnika się dostać, to trochę było trzeba poodkręcać gaźniczki. Jedna rzecz mnie na początku zaniepokoiła. W ogóle tutaj nie mamy luzu na... Bo teraz jest górny punkt ustawiony. Na wydechowym mamy luz, ale ten mamy podparty zawór. I całkiem wykręcając, no, do regulacji ten gwincik, też nie mamy luzu, czyli jest to jakby zaparte, więc możliwe, że przeskoczył rozrząd. No ale... No kompresji w sumie też by mogło przez to wtedy nie mieć, nie? Teoretycznie jest teraz zamknięty ten zawór, no ale... Nie wiem, jak tam na wałku jest, nie? Także zaraz sobie tam będziemy zaglądać. No i jeszcze kolejna sprawa, no nie teoretycznie, że przeskoczył rozrząd, tylko zobaczcie. Teraz mamy... O, napinacz całkowicie wyciągnięty. On jest na takie zapadki, sprężynka, czyli standardowy napinacz. Jak go sobie wciśniemy do końca, hops, nie mamy w ogóle napięcia już. Jak go wyciągnąłem, to jeden ząbek tylko wyskoczył. A napinacz jest całkowicie wysunięty, nie? Czyli, o kurde, o, czyli no, nie wyjdzie dalej. Czyli tu na pewno rozrząd się skończył. Ogólnie, żeby tu rozrząd zmienić, trochę kombinacji jest. Kółko trzeba ściągnąć. Olej spuszczać, chyba 3,5 litra wchodzi. Z tego, co tam widziałem. No i całą tą pokrywę, magneto, no czyli taka standardowa procedura, tylko no, rozbierania trochę jest, nie takim, nie tak jak w krosiku. No i tak to właśnie wygląda, kurczaki. Także będziemy sobie zaraz rzucać tą pokrywę. Tu mamy parę śrubek od góry, sobie porównamy znaki, chyba od tamtej strony znaki powinny być widoczne, bo ogólnie jeden znak mamy tutaj, może będzie widać nawet, o, widać tam tę literę, chyba widać, i strzałkę mamy na karterze. No a do góry zobaczymy, wydaje mi się, że tutaj jak jest to kółko białe, ta zaślepka, to tu musi się z płaszczyzną głowicy wszystko zgrywać, także rzucę czapkę. I będzie widać, ale tam jest syfu. No, ale jeszcze wracając do części. Miałem duży problem ustalić w ogóle, co to za rok jest. Bo Arctic Cat 300, no ale rocznik, ważna sprawa. Ale udało się win. O, jakby ktoś win może potrzebował, kiedyś tu jest win. No i po winie się udało dojść, że to jest 99 rok. No, tylko teraz kwestia części. Sam łańcuch rozrządu do tego kładzisza kosztuje 1000, ile tu jest zapisane, 1200 zł w przeliczeniu, a tłok kompletny koło 800, czyli jeśli przyjdzie coś tam przy silniku więcej robić, no to kaplica, nie? No ale zobaczymy, na razie zrzucam tą pokrywę, zobaczymy, czy faktycznie może tylko się przestawił rozrząd, łańcuszek będzie do wymiany i by to jeździło, nie? I może to będzie powodem, że nie ma tej kompresji, ale zobaczymy. Podobno z tego, co mówił właściciel, no to jeździł do samego końca, z czasem zaczął tracić moc i zgasł. Także może być też, że jest już zajechany po prostu, no ale... Dobra, koniec gadania, zrzucam tą pokrywę, nie będę pokazywał, tu mamy od góry wszystkie śruby do odkręcenia i będziemy widzieć. Działam. Dobra, powiem wam, że zrzuciłem sobie pokrywę i tu jest wszystko git ustawione. Znaczy, no na pewno rozrząd do wymiany już jest, bo nie mamy naciągu, ale tu było wszystko w porząsiu ustawione. Tylko dlaczego tak jest, że po założeniu, mimo że jest zwolniony całkowicie, tu gwint jest wykręcony, nie mamy luzu, jest dźwigienka oparta o zawór. Więc co, za bardzo wyklepane gniazdo by było i brak luzu? O, no w ogóle ta dźwigienka stoi, a tu znowu mamy. I to duży. No, no ale kolejna sprawa to, tu wam pokażę. Całkowicie wyjechane, tu te całe popychacze, jaki duży próg już jest,
jeden i drugi zatarte. No wiadomo, krosówka to nie jest, ale no ale już pod paluchem czuć sporo. Wałka jeszcze nie wyciągałem, może zaraz wyciągnę też. No ale też jest poprzycierane wszystko. Także kiepsko, kiepsko. No, ta sprężyna w ogóle jest luźna. Więc może faktycznie już tak wyklepany jest, że... No. A ta nie, ta napięta jest. Ale tu to tragedia. Z tym ssącym coś jest nie tak na pewno. Że to taki ma luz. No, no i co? No nie wiem, czy głowicę ściągać dalej, czy nie. Muszę właścicielowi powiedzieć, co i jak, jakie są ceny tego wszystkiego, bo chcąc to do porządku zrobić, to worek pieniędzy na pewno by trzeba było wydać. Także jeśli będzie coś wiadomo, to jeszcze się włączę. Zobaczymy, co tam właściciel zadecyduje. Także na razie byłoby na tyle. I hop, mamy ciąg dalszy, przegadany z właścicielem. Ściągamy wszystko i patrzymy, co jest przyczyną braku kompresji. No i dosyć szybko wyszło, co jest przyczyną takiego czegoś, to jeszcze na enduro shot kanale nie było. Zobaczcie, zawór wydechowy. No dobra, no jak zawór wydechowy, ale zawór ssący. Dobre, nie? Całkowicie wyjechany. Zobaczcie, jak w gniazdo wchodzi. Hop, i nie ma zaworu. Nie wiem, jak to widać, ale powinien być na... O, na takiej wysokości. To wchodzi całkowicie do środka. To też była dźwigienka podparta, no bo tak daleko wychodzi, że już regulacji to tam nie było żadnej. Ale masakra, wybrane do zera. Fajnie, fajnie, nie? Cylinder jakoś... O, jakiś Adam tu był. Cylinder jakoś tam... Tragedii nie ma, no tłok już... Na mura, ktoś tu już był, widać 98, 97, nie wiem jaka to jest selekcja, tu chyba Z pisze. Nie no, AZ pisze, także muszę zobaczyć, co to jest za selekcja z namury. I może by się coś dopasowało, jakiś nowy. W miarę w cenie, no najgorzej z zaworami, ciężko mi powiedzieć, bo z oryginału, no to majątek. Tak jak tam mówiłem, tak samo dźwigienka zaworowa. Tu mam te, tu chyba pokazywałem, że są wytarte. Nie wiem, czy pokazywałem wcześniej. No ale są wyjechane zdrowo pod paluchem, także do wymiany, a jedna 1100. Także zbiera się. No i łańcuch rozrządu to też definitywnie, bo tu już w ogóle na ciągu nie było. Nie jest połamany, ale jest tak wyciągnięty, że się nie nadaje do niczego. Na korbie jakiegoś luzu nie wyczuwam, ale to też żadnej gwarancji nie dam na to. Na dół silnika, korba wiadomo, oryginał, jak to w takich kładach, tam chyba się rzadko remonty robi. Jeszcze tak to się za dużo nie grzebało, no. No i co, tak to właśnie wygląda. Także co? Także ten odcinek mamy z rozbierania maszyny. A czy będziemy składać, to zobaczymy. Muszę siąść, jeszcze części poszukać. Ale na pewno, no, sporo pieniędzy do wrzucenia. No i tu już się na to nic nie poradzi. Dwa zawory, jakieś gniazda by pasowało zrobić, pewnie przygotować. Chociaż nie są złe. No nie, też trzeba nowe zawory, tym bardziej, że ten już się tak zapadł. Tłok, uszczelki, boczek tamten, no. Mówię, najgorzej kwestia z tymi częściami, bo z oryginału idzie załatwić, ale sporo kosztują. Z zamiennika, no ciężko mi coś było znaleźć. No i tak, w tym odcinku to by było tyle. Muszę z właścicielem przegadać i siąść na spokojnie, pomyśleć, poszukać, jak to tam wszystko będzie wyglądało do tej maszyny.